Bejrut się po tym wybuchu podniósł, to znaczy to jest olbrzymie miasto, w którym wiele się dzieje, w związku z tym ludzie nie czekają na to, aż ktoś im da albo pomoże, tylko sami działają i masa ochotników ruszyła od pierwszej godziny i odgruzowywali i wynosili potłuczone szkło i usuwali samochody i czyścili ulice, żeby mogły być przejezdne, w związku z tym w tym sensie Bejrut się podniósł z wybuchu. Jednocześnie silos, który jest wyburzony w połowie sterczy w takim charakterystycznym miejscu miasta, koło którego trzeba przejeżdżać. Wszyscy to oglądają. Powstał taki tymczasowy pomnik z tytułem mimowolnym nie poddajemy się, dalej będziemy walczyć. Jednocześnie ten silos parę dni temu się palił i dalej zawalił. A ironiczną stroną opowieści o silosie jest to, że właśnie z Ukrainy płynie statek z kukurydzą, ukraińską kukurydzą wyprowadzoną z wojny. Ma dopłynąć do Bejrutu, do Libanu, żeby pomóc w kryzysie, który tam istnieje, tylko nie ma silosu, żeby go rozładować i żeby to przechowywać. A sam Bejrut, sam Liban jest w koszmarnym kryzysie ekonomicznym, gospodarczym, politycznym, medycznym, energetycznym. Wszystkie kryzysy świata się tam skomasowały, dlatego że jest problem z prądem, który jest 4 godziny dziennie, 2 godziny rano, 2 godziny wieczorem, z brakiem lekarstw, bo są piekielnie drogie, więc mało ludzi na to stać, z problemami z pracą, bo wiele biznesów się pozamykało, sklepy, które mijałem, niektóre są zamknięte od dawna, widać to. Ceny skoczyły drastycznie. Jak w przeszłości dolar kosztował 1500 lokalnych pieniędzy, obecnie kosztuje 28 tysięcy jeden dolar. Więc koszmarna inflacja, a co za tym idzie, ta sama pensja żołnierza, policjanta, pracownika nie starcza na opłacenie podstawowych potrzeb. Takim objawem kryzysu mogą być olbrzymie kolejki, a wręcz tłum przed piekarniami w oczekiwaniu na chleb, albo przed bankomatami, czy przed punktem, w którym sprzedawane są karty SIM. Taka karta kosztowała kiedyś $0,5, obecnie kosztuje $50 i trudno ją kupić.